No dobra, a słuchaj, jakąś byś dała radę dla kogoś, kto się chce przeprowadzić do Danii? Bo tutaj widzisz, coraz więcej osób woli Ja właśnie myślę, duński, myśli o tym, słuchajcie. żeby się przeprowadzić do Danii. Zaczynam myśleć, że to jest jakby problem ze mną, a nie z krajem. Żartuję oczywiście. Nie, ale jak tak, też było takie pytanie u ciebie na fanpage'u, co, o czym trzeba pomyśleć, jak się chce przeprowadzić do Danii? Tak. Jaka jest twoja dobra rada? Ja mam dwie rady. I to są jakby, jak tutaj wiem, że pewnie tak żartujecie z tym przeprowadzaniem się, ale jeśli ktoś faktycznie myśli o tym, żeby przenieść się do Danii, to dwie rzeczy trzeba zrobić pierwszego dnia, jak to się jest. Dobra, drugiego. Pierwszego można się wyspać. Idziesz do szkoły językowej, zapisujesz się na kurs duńskiego i to w ogóle no, nie ma o czym mówić, to trzeba zrobić. I ktoś tam też pytał, czy da się wytrzymać w Danii bez języka. Wydaje mi się, że w Kopenhadze, może w jakichś, wiecie, może startupowych jakichś tam wiecie, obszarach, tak? Ale wydaje mi się, że, znaczy mówię nie, jakby zapisujesz się do szkoły językowej. Druga rzecz, zaczynasz aktywnie szukać znajomych slash przyjaciół. W ogóle to jest, i to jest rzecz, którą każdy obcokrajowy, który przyjeżdża do Danii, nawet jeśli przyjeżdża do pracy i na przykład myśli sobie, że jak już będzie miał pracę, no to będzie wśród Duńczyków, no to nagle ma grono znajomych, no to od razu wam, słuchajcie, 3-4 miesiące depresji jakby z was odniosę, powiem wam, że nie myślicie, że tak będzie, nie? Że jakby to nie myślicie, że tak będzie. Że faktycznie w Danii jakby ta piłeczka jest po twojej stronie. I jakby to jest takie ciekawe, bo jakby mi się to dosyć dobrze udało. Ja faktycznie musiałam to zrozumieć też na własnych takich, wiecie, problemach i na własnych błędach, ale mam teraz grupę fajnych znajomych w różnych obszarach. I na przykład mam bardzo fajną grupę ludzi międzynarodowych tutaj, którzy mieszkają w Kolding i czasami się spotykamy. No i jak się spotykamy, to oczywiście obgadujemy sobie trochę Duńczyków i z nich naśmiewamy. Oczywiście tam jest też trochę Duńczyków, więc oni się z nami jakby tak trochę tak się naśmiewają, nie wiemy, czy do końca się śmieją, czy po prostu jeszcze, wiecie, udają. Ale jest taki, słuchajcie, żart, który tam chodzi, który jest takim naszym klasycznym żartem, że przeciętny Duńczyk ma czterech przyjaciół. I tych przyjaciół, słuchajcie, poznał w żłobku najczęściej, albo w przedszkolu, ale zazwyczaj w żłobku. No i tak tych przyjaciół, wiecie, pielęgnuje i niesie przez całe życie. No i jedynym sposobem, przepraszam was, to będzie taki trochę ciemny żart, nie? Ale jakby jedynym sposobem, w jaki można stać się jednym z tej czwórki, to kiedy jest się na pogrzebie jednego z tych czterech przyjaciół i jest się pierwszy w kolejce do kondolencji dla kogoś, kto właśnie stracił jednego ze swoich czterech przyjaciół. I to jest, słuchajcie, takie na granicy śmieszności, na granicy w ogóle takiego trochę tragizmu, ale ja to zawsze mówię moim Duńczykom, bo ja mam taki tutaj pomysł na siebie, że ja ich trochę challenge'uję, czyli ja na przykład potrafię im powiedzieć coś takiego i jakby zobaczyć, jak oni reagują. I powiedziałam to kiedyś takiej znajomej i ona, wiecie, taka na początku w ogóle nie wie, jak się zachować, nie? No tak trochę ją i mówi tak, no tak, no ale wiesz, no nie, to nie. I potem jak zaczęłam myśleć, mówię, kurczę, faktycznie ja mam czwórkę takich przyjaciół, których tam znam, tak wiecie, z tych przedszkoli. I przychodzi do mnie i potem taka była, widać, że nad tym myślała mocno i mówi, wiesz co, ale to nie jest tak, że my tak mamy tylko dla obcokrajowców, my też tak mamy dla siebie, że jakby to nie jest tak, że my cię nagle teraz poznajemy na tych tam 30-40-latkowie, mamy nowych przyjaciół czy nowych znajomych, nie? Więc to jest takie, jakby mówię to jako śmieszny żart, jakby teraz już wiem, że tak jest i jakby, że coś trzeba z tym zrobić, że jakby to ty musisz być aktywny w tym, żeby sobie znajdować różne tam, wiecie, różnych znajomych i nie być samotnym, ale to faktycznie jest dosyć takie zabawne. Nie wiem, to Trochę, ten trochę żart. się martwię, trochę się martwię, bo żadnego komentarza nie ma na temat tego żartu w komentarzach, ale ja się ubawiłam bardzo i też za każdym razem się bawię, bo słyszę go już tam drugi czy trzeci raz. Natomiast ja chciałam tutaj od razu powiedzieć ze strony szwedzkiej, że u nas chodzi się na piwo, bo mówimy teraz, bo nie mówiłaś o tym, że się nie chodzi na piwo Danii, prawda? No więc Szwecja, tak jak mówiłaś, jest bardziej poprawna politycznie. W związku z tym bardzo jest ważne, żeby się wszyscy dobrze czuli. I u nas są takie przymusowe wyjścia na piwo z pracą, nie? Tam raz na pół roku, czy tam coś takiego. I to jest jeszcze gorsze, bo wtedy to jest przymusowe. I naprawdę jest bardzo źle widziane, jak się nie pójdzie na coś takiego, nie? I no i wtedy to po prostu się siedzi i się udaje, że się dobrze bawi na afterworku po prostu z ludźmi, z którymi się czasami nie wiem, czy nie. Znaczy, no, do których czasami może nie masz jakichś w ogóle uczuć. Natomiast to, co mnie bardzo zdziwiło, jeśli tych ludzi, bo to oczywiście to samo jest z tym szukaniem znajomych. Ja się śmieję, że moje koleżanki
singielki, to szukają na Tinderze facetów, czy tam no partnerów, a ja szukam po prostu przyjaciół, nie? Czy tam przyjaciółek. Znaczy nie na Tinderze oczywiście, tylko w inne sposoby. To, co mnie bardzo zdziwiło z ludźmi z pracy na przykład, nie wiem, bo w sumie o tym nie rozmawiałyśmy, że jak się przestaje z tymi ludźmi pracować, to po prostu oni udają, że u nas, że po prostu, że się nie znajmy już, nie? Bo ja też mieszkam właśnie na takiej wyspie 60-tysięcznej, więc gdzieś tam się ludzie jednak ciągle się ich spotyka i oni udają w ogóle, że cię nie znają. I to mnie bardzo zawsze dziwiło, że coś nas łączy jednak, a tutaj nagle potem jakby amba. Także nie wiem, jak tam jest, ale to tak jakby z tej strony szwedzkiej wygląda. Tu Hania jeszcze pisze, że tak jak u nas na kręgle, te przymusowe wyjścia służbowe na kręgle. Okay. Ania pisze, że wydawało mi się, że Duńczycy piją sporo piwa, no ale to piją ze sobą, a nie z kolegami z pracy pewnie, tak? Z tymi swoimi czterema kolegami. Mówisz o tych wyjściach z pracy, to jeszcze jest jedna taka rzecz, która jest ważna, że w Danii jest jakby najważniejszym elementem, to jest w ogóle julefrukost, nie? Czyli coś takiego przed Christmas party, przed świętami wielkanocnymi. My też jakby sobie wcześniej o tym rozmawiałyśmy, też wymieniłyśmy te spostrzeżenia i to było takie też dosyć podobne do tego, jak było w Szwecji, że na to julefrukost, słuchajcie, przychodzą wszyscy i jakby przychodzą bez swoich tam żon, mężów i tak dalej i wszyscy się po prostu upijają kosmicznie. To jest jakby przeżycie, wiecie, nagle w ogóle dostajesz tych Duńczyków, słuchajcie, po dosyć mocnej dawce alkoholu i nagle oni wszyscy są tobą zainteresowani, słuchajcie. Przychodzą, pytają się, słuchaj, jak się czujesz tutaj w tej Danii, jak się czujesz to w ogóle, jak masz przemyślenia, jak tam w Polsce, w ogóle wiecie, nagle jakieś takie, w ogóle mieliśmy dyskusje bardzo, bardzo fajne i ciekawe i w ogóle mówię, wow, w końcu przełamałam tę barierę i w końcu jakby mam ich gdzieś, no nie wiesz, słuchajcie, w poniedziałek rano, tak fusist, nie, tak się mówi po imprezie, dziękuję za ostatnie. No i wiesz, i już znowu bum, nie? I jakby gdzieś tam już jakby ten, wchodzimy w takie standardowe tryby funkcjonowania. Więc jakby bardzo się ciężko przedrzeć do takiego, ale dlatego jak już się wie i jakby jak to się wie też skąd to przychodzi, czyli jakby nie tylko tak powierzchownie, że Duńczycy są zamknięci, są beznadziejni i w ogóle koniec, nie? Ale jakby jak się to też rozumie, że no, po prostu taki mam styl życia, jak się tak mocniej zastanowisz, to okej, my też po 40 czy tam po 30 nie nawiązujemy tak dużo znajomości, nie? Więc być może też to tak wygląda. Więc wiesz, że ta piłeczka jest po twojej stronie. I tyle. No. I po prostu trzeba aktywniej szukać znajomych różnych i przyjaciół. No i Ania też tu pisze, a no tak, a propos tego piwa, Hania pisze, że strasznie to smutne, co powiedziałaś teraz, Olu, wydaje mi się, że to chodziło o tych znajomych z pracy, ale to jest trochę tak, jak mówisz, że ja też tego nie mówię na zasadzie, że oni są tacy beznadziejni, tylko po prostu na zasadzie stwierdzenia, że oni tacy są i to, co jakby ma taka rada dla osób, które tu przyjeżdżają zamieszkać, nie bierzcie tego do siebie, bo to jest najgorsze, że człowiek zaczyna brać to do siebie, że coś jest ze mną nie tak i to jest chyba najtrudniejsze, bo stąd też się czasami te depresje biorą i tak dalej, no bo człowiek sobie to od razu zaczyna wrzucać, że to ze mną coś jest nie tak. Monika jeszcze pisze, że Dania była jednym z krajów, który odwiedziła w ramach wymiany w liceum. Niezapomniane wspomnienia do dziś. Jakbyś mogła nam opowiedzieć trochę tych wspomnień, to chętnie. I Ania jeszcze pisze, że to tak jak szwedzkie metro w poniedziałek, czwartek, a w weekend. Tak, w poniedziałek, czwartek wszyscy siedzą, tak? A w piątek impreza w metrze w Sztokholmie. No dobra, to skoro jesteśmy już o imprezach i o takim trochę wyluzowaniu, to mamy tutaj taki następny wielki temat, bo też było bardzo fajnie zadane chyba przez Hanie pytanie, czy to hygge istnieje, czy to jest jakiś mit, tak, tak. O co chodzi, bo też jak rozmawialiśmy raz o Szwecji, o Szwecji, o logom, to wiem, że w Szwecji, tuż przed tym było w Polsce taki był boom na hygge i chciałam powiedzieć tak, hygge istnieje, hygge to nie jest logom i opowiadaj teraz, dawaj nam tutaj dobre rady, jak sobie zrobić hygge, proszę bardzo. Jak sobie zrobić hygge? Słuchajcie, nie, zdecydowanie Danie nie jest logom i tutaj to logom jakoś w ogóle nie istnieje, w ogóle nie ma w ogóle logom, to chyba nawet nie ma w języku czegoś takiego, więc Danie zdecydowanie jest hygge i tak mnie trochę to bawiło na początku, jak to się przyjęło tak, jak jeszcze to nie mieszkałam, jak to był taki boom na hygge w Polsce i tak jakoś mówię, a co to jakieś takie przereklamowane, ale wiecie co, to nie jest przereklamowane i faktycznie hygge w Danii istnieje. I co jest najlepsze, że hygge jest w formie czasownikowej, czyli jej często na przykład słyszę, jak mój facet mówi vi hygge os i aften, czyli że będziemy się hygować wieczorem i to jest czasownik, nie? Czyli jakby to jest teraz tak śmiesznie, że będziemy się hygować, no nie? I to dosłownie może znaczyć wszystko, czyli że hygge to może być, nie wiem, wino, hygge to może być książka, hygge to może być spacer, hygge to może być po prostu to, że zapalisz świeczkę i że ten. To, co jest najważniejsze,
najważniejsze w Hygge, to to, że oni mają faktycznie takie, aha, jakby to przetłumaczyć, to jakby tak po angielsku to byłoby najbliżej, to make yourself cozy, czyli tak, że sprawiać, że czujesz się przyjemnie. I ja bym powiedziała, że to jest takie przestawienie się z trybu takiego normalnego funkcjonowania, nie wiem, problemów, życia, jakiegoś, wiecie, bycie w trybie pracy albo w ogóle, na tryb takiego odpoczynku i cieszenia się życiem. I to chyba tak by sprowadzić do esencji, to jest to. Więc jakby, no wiecie, cokolwiek sprawia ci przyjemność i pozwalać się cieszyć życiem, to jest Hygge. I to jest w ogóle takie abstrakcyjne, ale faktycznie słuchajcie, że to coś takiego jest. I to jest też fajne, że oni się cieszą takimi małymi rzeczami, nie? Że właśnie to, że Hygge to są właśnie cukierki, których jedzą tutaj bardzo dużo. I no właśnie, bo tak śmiałyśmy się, że w Hygge pomagają dwie rzeczy, nie? Alkohol i cukier. No, no i tyle, no, że jakby cukierki, które jedzą w piątki, i to jest właśnie też Hygge, że kupują cukierki i jedzą wieczorem cukierki z dziećmi na przykład. No alkohol, no to też szlapka wina albo piwo. No ja, dla mnie Hygge to się zawsze kojarzy, że to jest takie to uczucie, które masz, jak na przykład jesteś w górach i jest ci tak strasznie zimno i jesteś na przykład na nartach albo chodzisz po górach i wieczorem idziesz do takiej chaty, wiecie, z taką wielką ilością śniegu, zapalasz kominek i tak wtedy masz takie fajne uczucie. I dla mnie to jest, to jest uczucie. Hygge, nie? Żeby zrobić coś, żeby tak się czuć. To teraz prosimy was w komentarzach, żebyście pisali swoje pomysły na Hygge, jakbyście, nie musi być koniecznie cukier i alkohol, aczkolwiek ja ostatnio ci za moim profilu są prywatnym, wiedzą, że byłam tam, nieważne, recytatorką na jednym i na końcu tego koncertu dostałam takie baryłki polskie, beczułki, nie, wedlowskie, i ja byłam tak zestresowana tym, że potem zjadłam całą paczkę tych beczułek i pomyślałam właśnie, że to jest Hygge, bo to jest cukier i alkohol w jednym, po prostu wybitnie Hygge, ale nie muszą to być rzeczy, może to być działanie, tak, czyli przeczytanie książki, owinięcie się kocykiem, tu oczywiście kolejni, widzisz, już piszą, Hania, to kraj dla mnie, alkohol i cukier. Cukier. Ania będzie hygować się jesienią i zimą, no w lato też się można hygować. Ania jeszcze pyta, czy to ma przełożenie na urządzenie wnętrz, to Hygge. Masz jakieś... No, bo ja wiesz, nie bywam u Szwedów, to nie wiem, w mieszkaniach, więc nie wiem. Wiesz to, czy ma przełożenie? No nie wiem, na pewno, czy jakby tak jak ktoś tutaj powiedział, jakby jesienią i zimą, no to wiecie, to jest tak jak w Szwecji, tak, czyli jesień i zima, to są te miesiące, kiedy jest ciemno i w ogóle depresyjnie, no wtedy właśnie jest więcej Hygge, zdecydowanie, i wtedy świeczki, oni mają też takie, nie mają na przykład światła takiego, rzadko kiedy jest na przykład lampa taka po środku pokoju, jest dużo, wiecie, lampeczek małych, które powodują, że człowiek się czuje tak od razu przyjemnie i tak dalej, nie, więc czy to ma przełożenie, no tak do końca nie wiem, ale no pewnie tak może jeśli chodzi o światło, też jak jest ciemno, też jest dużo białego, jakby ściany są białe, więc tak, ale też żeby nie było, że tutaj jakby alkohol i cukier, ale faktycznie słuchajcie, Duńczycy piją bardzo dużo alkoholu i jakby też już przechodzę to jakby też jakby tak płynnie do jakiejś takiej sekcji, o którą też pytaliście, bo było dużo o jedzeniu. Więc faktycznie piją dużo alkoholu i tu mają to zupełnie inne podejście do Szwedów. I tu jest taki obszar, z którym, bo Dania, Szwecja, oni zazwyczaj myślą o sobie jako bracia, znaczy jakby Duńczycy myślą o Szwedach, że to są tacy bracia nasi, nie? Ale jakby w niektórych obszarach się naśmiewają. Jeden to jest oczywiście język, śmieją się, że to Boże, jak oni w ogóle mówią i tak dalej. A drugie to jest to właśnie podejście do alkoholu, tak? Że jakby jednak w Danii można kupić alkohol wszędzie i można pić wszędzie. Tak jak rozmawialiśmy o tym, tak, że możesz sobie robić co chcesz, dopóki tam kogoś nie drażnisz tym, że nie wiem, głośno się zachowujesz albo coś w tym stylu. I to ten alkohol faktycznie dużo go piję, więc dam ci teraz na chwilę głos, bo może wyjaśnisz, dlaczego to jest takie niecodzienne dla Szwecji. Że tak można... Nie, ja tylko podniosłam rękę, bo ja po prostu chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że Duńczycy się śmieją z języka szwedzkiego, tylko Szwedzi się śmieją z języka duńskiego. No to oczywiście. Że kartofel, to jest wymowa. Tak, że kartofel, jakby kluski w gardle i tak dalej. Natomiast wiesz co, no ja trochę już mówiłam o tym alkoholu, że no, jeśli chodzi o alkohole, to przede wszystkim jest strasznie drogi, więc jakby jak się mieszka w Skåne, czyli w Malmę na przykład, to też jeździ się często chyba do Danii też po alkohol, do Niemiec, żeby było na te wszystkie takie bezcłowe różne promy, żeby ten alkohol jak najtaniej kupić. No i jest reglementowany, to znaczy, że jest jakby, jest monopol państwa, są tylko sklepy, w których można kupować w sobotę tylko do 15:00, tam zawsze są kolejki. Bardzo dobrze są zaopatrzone, są w ogóle ten sklep, to się nazywa Systembolaget, i oni mają najlepszy, według wszystkich badań, mają najlepszą obsługę klienta, jeśli chodzi o taki
serwis, nie? Także tam bardzo dobrze potrafią doradzić. I no, to jest niby po to, żeby jakby zapobiegać oczywiście pijaństwu. Natomiast ja mam taką teorię, że to też jest no po prostu położenie, że tak powiem, łapy na pieniądzach, no, na podatkach z tego, na akcyzie i tak dalej. To co i tak Szwedzi też bardzo dużo piją, to co jest takie w Szwecji teraz ostatnio, to jest taki, że się mówi co druga woda, nie? I są na przykład, jak są na przykład, my mamy tutaj tą wyspę, gdzie są dużo turystów i jak jest właśnie w lato, to zawsze są takie namioty, całą noc stoją, że na przykład możesz się tam napić wody, nie? Że co drugi kieliszek to woda, żeby nie pić cały czas, tylko pić na przykład wódkę, potem piwo i potem woda. I tam te, na przykład są te namioty, jak się tam źle poczujesz po tym alkoholu, to możesz tam pójść tej wody, tak? I są namioty, które się nazywają co druga woda, nie? Także to tak wygląda, jeśli chodzi to o ten alkohol. To tak no. Nie działa. Tu nawet ja dzisiaj czytałam, że bo w ogóle alkohol taki do 15% mogą kupować już 16-latkowie. I dzisiaj czytałam, że tam właśnie dwie partie się tam jakby Inhes Listen i chyba Radikale się jakby gdzieś tam podnieśli, że może jednak to podwyższyć do 18. I więc jakby to chociażby pokazuje, że oni mają bardzo takie liberalne podejście do alkoholu i faktycznie. Tutaj 21. 21 już. I też jest bardzo tak, oni są bardzo stricte, jeśli chodzi o to pokazywanie legitymacji tam w tym. I ja to zawsze się cieszę, jeśli mi pokażą, no bo wiadomo, jak się jest koło 40, każą ci pokazać coś legitymację, to się zawsze cieszysz, nie? Ale bardzo to sprawdzają. No dobra, słuchajcie, jeszcze o jedzeniu, bo tak, patrzę sobie, miałam notatki. Było pytanie o kiszonki i o grzyby, słuchajcie, co bardzo, to było pierwsze pytanie, w ogóle spłynęło, mówię, o matko, kiszonki i grzyby. Znaczy, nie jedzą dużo kiszonek i jest taka kapusta czerwona, którą jedzą na święta Bożego Narodzenia, ale ona ma tak strasznie dziwny smak, dla mnie ona w ogóle ma taki słodko-octowy smak, w ogóle nie znają się na kiszonkach kompletnie i jakby nic z tych nie jedzą, bo ja uwielbiam kiszonki, ale nie. Grzyby też było pytanie, czy zbierają grzyby. Wiecie co, jedyni, którzy zbierają grzyby, to obcokrajowcy, więc jeśli spotkasz kogoś, jakiegoś grzybiarza, to nie będzie na pewno Duńczyk. No ale ja też nie zbieram grzybów, więc niestety nie podpowiem, nie potrafię i jakby nigdy nie... nie. To tak a to na ale nie, tak jakby nie zbierają. Ale dużo, jeśli chodzi o jedzenie, no to jest bardzo boom na ekologiczne i Duńczycy kupują najwięcej chyba tych ekologicznych produktów chyba z całej Europy, nie wiem, to naprawdę to jakby ekologiczne warzywa, owoce i tak dalej, w ogóle wszystko, co jest ekologiczne, to po prostu wow. To jest bardzo bardzo pożądane i sporo Duńczyków faktycznie inwestuje i więcej płacą za to. Patrzcie sobie, słuchajcie, co jeszcze? O czym jeszcze nie powiedziałeś, Mola? O lukrecji, o cukierkach lukrecjowych. Oczywiście, o cukierkach lukrecjowych i potem o budyniu. No jeszcze mamy troszkę, ale już się zbliżamy do końca, także jakbyście mieli pytania, to piszcie, bo już się zbliżamy do końca, ale jeszcze nie. Cukierki lukrecjowe, ktoś się też pytał, nie? Znacie coś takiego w ogóle jak cukierki lukrecjowe, takie czarne, to możecie też napisać w komentarzu, bo wiesz, zawsze właśnie mniej więcej o tej porze jest tak, że nikt nic nie pisze i ja zawsze się boję, czy wszyscy zasnęli, ale potem piszą, że jest ciekawie i dlatego nie piszą, także zawsze jest taki stresik malutki o tej porze, ale piszcie, czy w ogóle znacie coś takiego, bo też było pytanie o lukrecję, prawda? Dużo się je tych cukierków lukrecjowych w Danii? Tak, oczywiście. I to myślę, że jest podobne ze Szwecją, że tutaj w piątek idzie się i kupuje się cukierki na wagę takie. Teraz no co prawda nie, bo przez pandemię to pozamykali te boksy, ale wiecie, takie jak są Haribo żerki, tak, takich, więc tam się samemu je sobie wkładasz takie, jakie lubisz. No i oczywiście tam mniej więcej 40% to są cukierki, których ja w ogóle nie tykam, bo one są dla mnie w ogóle nie do zjedzenia. Natomiast oni uwielbiają lukrecję i uwielbiają te cukierki lakris, tak to się tutaj nazywa, nie wiem. To też jest znane jako salmiak na przykład, bo tam jest taka opcja słodkiej albo słonej tej lukrecji i też jest znane przed Finlandii jako salmiak. I tutaj Ania pisze mniej czy więcej niż wesele. Aha, bo ty piszesz, Ania, nie o lukrecję, tylko o zarobki, ale to za chwilę o tym. Natomiast trochę tutaj nie do końca jestem teraz w komentarzach, bo Hania pisze baryłki, tak pożarłam te baryłki, ale to już było dawno, zapominałam o tym, ale było hygge. Iwa pisze niestety, rozumiem, że to chyba jest o alkoholu.
I Hania pisze, ja pytałam o Hyda Br, więc nie wiem teraz, czy to chodzi o Lukrecję, ale zgadzamy się, jeśli chodzi o Lukrecję, że to jest o Hyda Br. To, co jest niedobre, to jest, ja doczytałam, że to jest Anysz, oni dają Anysz, ten Anysz też robi, ale chciałam wam pokazać, bo mam dla was trochę ten, nikt tego u mnie nie będzie jadł, więc się wyrzuci będzie, ale zobaczcie, bo to, one tak wyglądają niewinnie czasami, na przykład z różowiutkim takim tym, nie, to znaczy, ale to czarne to już jest Lukrecja. Tu mają też różowiutki, taki, o, taki pyszny, że tak fajnie wyglądają, a to wszystko czarne to jest ta obleśna, niedobra Lukrecja. Ryby są na przykład takie, ryby są też w kształcie ryby Lukrecja. Ja powiem wam teraz, że dostałam niedawno szwedzkie obywatelstwo, jak mi właśnie moi znajomi gratulowali, to ja zawsze mówiłam, że no wiesz, ale nadal nie lubię Lukrecji, nie? A oni, no nikt nie jest idealny, ale piszą właśnie, piszą tutaj, Iwa pisze i Hania pisze, że Iwa pisze, niestety znam Lukrecję, czyli nie próbowałaś. Hania, Lukrecję obrzydliwa, także jakbyście kiedyś mieli do czynienia ze Skandynawami i dają wam coś w czarnym kolorze i mówią, że to jest pyszne, to uważajcie po prostu. Spróbujcie, ale uważajcie. Tak. Bo ja raz jednego tak zrobiłam znajomego, że słuchajcie, są takie pyszne cukierki i wiecie, i to nie było to, że było niedobre, tylko chłopak po prostu miał, prawie chciał wymiotować i nie mógł, bo był się przytale. No beznadziejna sytuacja. Ale wiesz co, to jakby jeszcze tylko już kończymy, bo nie będziemy tak, ale faktycznie w Szwecji są bardziej hardkorowe te cukierki, muszę wam powiedzieć. Cukierek, jaki zjadłam w Szwecji, do tej pory pamiętam smak, to był taki słony na zewnątrz, w środku ta taka Lukrecja i w środku była taka woda, jakby taki jakiś taki mus, który wyleciał, który miał jakiś zapach, że jakby smak jakiegoś kiszonych ogórków, jakiś słony, słodki, po prostu wow, tutaj nie masz takich strasznych hardkorów, jakby te cukierki są takie, wiesz, bardziej ten. Ale słuchajcie, jeszcze... Ja się tutaj, bo mamy tutaj lukrecyjne komentarze, bo fajnie, że nie śpicie, super. Ja lubię, pisze Ania i super, cieszymy się, ale nie wszystkie rodzaje, a Dorota pisze, Lukrecja jest tylko po to, by ugościć niechcianych gości, dokładnie. Dokładnie. No dobra, to przelećmy jeszcze szybko, słuchaj, bo nie wiem, czy Kaśka jeszcze jest, ale ten budyń, bo słuchajcie, to, co ja pamiętam z Danii, to jest coś, co ja zawsze mówiłam, że to się nazywa takie danie, deser, to się nazywa regular mefle, a Justyna się ze mnie śmieje, że ja to źle wymawiam. To jest, jak to się wymawia? No w ogóle słodko, jeszcze ktoś napisał tak fajnie po polsku, to na początku w tych komentarzach tak mi to rozbawiło, muszę sobie to zapisać. Regular mefle. No jasne. Nie, to jakby jest takie, to jest taki jak w Polsce stół z powłamowanymi nogami, nie? To tutaj jest właśnie ten regular mefle, bo to on ma dużo tych dziwnych dźwięków. I ja to też, wiecie, wymawiam tak jak ja i to podobno wymawiam okej, ale to jest jeszcze nie ten level, jakby on to Duńczyk przeczytał, nie? Patrzę sobie jeszcze propos jedzenia. No. Taki zrobiony z rabarbaru albo truskawek z bitą śmietaną mniej więcej. Typowy tak, taki tak. Dla Danii. Także też jak będziecie kiedyś w Danii i ktoś powie wam coś, czego nie rozumiecie, to jest okej, można jeść. Tam nie ma Lukrecji. Tak. No, to jest bardzo dobre. Tak, tak. Jak wam ktoś to tak, to ktoś ci... W ogóle mocno. Ja sobie zrobiłam o piwie jeszcze, co? Bo to było fajne, że po pierwsze oni w ogóle są bardzo dumni z tego piwa, dużo piwa piją i jakby jak jest, nie wiem, Gang Olsena, jeśli oglądacie, albo właśnie rodzice oglądają, to oni zawsze chodzą z tymi trzema Carlsbergami i faktycznie oni tak piją dużo tych Carlsbergów, więc to jest całkiem normalne, że idzie sobie ktoś ulicą, pije piwo i to jest w ogóle normalne. Czasami jak się spotykam z taką moją przyjaciółką, idziemy na piwo i czasami faktycznie sobie kupujemy jakiegoś tam Carlsberga i sobie idziemy. To do tej pory, słuchajcie, to jest taki śmieszny, że mamy takie wrażenie, o matko, jakaś policja, żeby nas zaraz, okej, tu można, więc to jest też wolności piwa, nie? Ale słuchajcie, śmieszne jest to, że jakby ja gdzieś tam się interesowałam reklamą wcześniej, no bo jakby gdzieś mam korzenie w marketingu i pamiętam tą reklamę Carlsberga, probably the best beer in the world, że najprawdopodobniej najlepsze piwo na świecie, nie? I wiecie, że to jest według mnie takie w ogóle niezrozumiałe. Ja to tylko zrozumiałam, jak się przeniosłam do Danii, że co oni mieli na myśli, że jakby dla kogoś, kto jest nie zna tej kultury, że jakby to jest takie, no to wiesz, czy to jest najlepsze piwo, czy nie wiesz, że to jest najlepsze piwo, to jest takie w ogóle takie nie wiadomo, o co chodzi z tą reklamą. Natomiast widzicie w Danii, to jest tak, że to trochę jest też prawo Jante, to o czym już mówiłaś na wcześniejszych live'ach, nie? Że jakby się nie chwali my sami ze sobą, ale to jest tak, że Duńczycy sami o sobie by nigdy nie powiedzieli, że robią najlepsze piwo, że jakby to jest oczywiste, że tylko mówią probably, że jakby zostawiają ci takie, no być może, ale jeśli oni mówią tutaj być może, to znaczy, że to jest tak, że to jest na pewno, że jakby oni sami by o sobie nie powiedzieli, że robią najlepsze piwo, no ale jakby przez to, że dodadzą probably, wtedy mogą powiedzieć, że najlepsze piwo na świecie. I to jest w ogóle takie dopiero tutaj jak się jest, to jakby to ma sens. Wydaje mi się, że ta reklama trochę nie ma sensu poza daniem i też im to mówię, oni wtedy tak siedzą,
A, no okej. Więc tak, probably the best view in the world. Więc jak mam tak mówić, no to najprawdopodobniej najlepszy kraj do życia, tak? No jeśli już tak... No, ale chyba bardzo czasami, okay. Z tego, co widzę, to już Paweł... No właśnie, boję się, bo już to panami alkoholem i cukrem, to nie wiem, czy dobrych argumentów użyłam, bo głównie to było... No nie, tak. Ale też żeśmy nas poruszyły lukracją, także spoko, może się jeszcze jeszcze no się tak, może tak. zastanowią. Dobra, a powiedz jeszcze, bo wiem, że masz takie przygotowane pytanie, taki żartobliwe pytanie, konkurs / na koniec, to taki zadaj to pytanie, które może z Mistrzostwa Świata. Nie, słuchajcie, to jest tak zwany duński suchar, ja się z tego śmieję, bo to często słyszę, jak mój facet opowiada, znaczy zadaje to pytanie i to jest takie, słuchajcie, pytanie, które jest w ogóle takie, jak go teraz zadam, to pewnie takie trochę czapy, ale natomiast kto jest, słuchajcie, największym producentem opon na świecie? Jaka jest firma, która produkuje najwięcej opon na świecie? Jakbyście chwilę, mieli, jeśli ktoś to w ogóle nie wie, nie wiem. Są, nas słuchają, tutaj patrzę. Tak, jeszcze patrzę, ale już pytanie o zarobki, to już Ania, odpowiemy ci potem. Na pisemnie, tak zwane. Okay. Czy więcej, czy mniej niż w ESE, ale to już jeśli o hokej. Jak piszcie tylko, kto jest największym producentem opon. Dunlop, to się chyba tak mówi, Dunlop, tak pisze Ania. Ania Szybka, dziękujemy za odpowiedź. Jeszcze chwilę poczekamy. To jest trochę słabe z tym jednak, z tym opóźnieniem, bo to czasami wybija z rytmu. To już mam dwie osoby na Dunlopa. Okej. Jeszcze zastanowię się a propos tych zarobków, bo tak teraz na szybko skojarzy mi się tylko z Dobrze. Z Duńczą, myślę, że duński, a że dane. No tak, a nie wiem, czy to jest nawet duńska firma. No dobra, to co, może powiem, bo to takie trzymam teraz w suspensie. No w sensie się śmieję, że Lego, brawo dla Stena! Brawo! Brawo dla tego. Ale co ci pierwsze zdarzyło, że ktoś... Przepraszam, bo Iwa jest w Łodzi, rozumiesz? Powiedziałeś, że Łódź to jest stan umysłu, a Iwa jest w Łodzi, więc może dzięki temu. Tak, słuchajcie, to jest taki słuchar, mnie to tak teraz już śmieszy, tak na innym poziomie, słuchajcie, że Lego jest największym producentem opon na świecie. Jakby wam ktoś zadał to pytanie, to możecie go po prostu skasować, odpowiadając, że to Lego. I faktycznie, słuchajcie, sprawdziłam sobie, że w 2011 roku, to takie dane gdzieś tam, ten Lego 318 milionów opon, Bridgestone następny 190 milionów opon, Michelin 184 miliony, Goodyear 181. Więc w ogóle to jest śmieszne, że faktycznie te małe oponki w Lego, no to nie są opony, tak? Jakby oni w którymś momencie zaczęli produkować tam z gumą te oponki, no że jakby produkują ich ogromnie, ogromnie dużo i faktycznie to Lego produkują jakby w niezliczonych ilościach, nie? Jakby to jest serio, ktoś się pyta, tak, serio, słuchajcie, no tak, tak. Opony to opony, nie było tego. Dokładnie, oponka, że oponka, ale opona. A też mi się a propos właśnie tych dzieci skojarzyło, że jednak dzieci mają takie fajne skojarzenia, bo my już mamy tyle takich naleciałości, że nigdy w życiu dorosły człowiek na to nie wpadnie, że Lego. Tak, ale dobre, uśmiechają się, emotikonki lecą, także super. Nie, no ale także spoko, chyba Dania wygrała. Wybaczamy wam krwawą łaźnię sztokholmską. I co, tak żeby podsumować. Nie, słuchaj, ja tylko muszę powiedzieć a propos tej łaźni, bo słuchajcie, no przepraszam was, wy ciągle się stawiacie w takich, znaczy jakby w takim, wiesz, w takim po prostu błaganiu o litość, a zobaczcie sobie na historię, jak Dania była kiedyś takim ogromnym państwem, a skurczyła się do takiego małego państwa, malutkiego. My tam dostaliśmy, co mamy, tak, kilka tych wysepek i kawałek tego cypla, wiesz, no naprawdę. To Dania no, jest takim pomysłem, my tak na litość brać. Ale jak wy byliście tacy duzi, to Szwedów nie było, nie? Zawsze jest coś za coś, ale faktycznie Gotlandia też kiedyś była szwedzka, ta wyspa, na której ja mieszkam i całe południe Szwecji. Słuchajcie, piękna niedziela przed nami, bo musicie już się pakować do tej Danii, ja rozumiem, przygotowywać się i szukać przyjaciół w Danii. Także żeby tak podsumować, Justyna, jakbyś mogła takie, jak to jest żyć po duńsku, tak najbardziej trzy takie stwierdzenia, jak to jest żyć po duńsku, żeby tak zakończyć, podsumować naszą rozmowę.
Okej, okay, no to dobra, słuchajcie, to jakby tak, co by was, z czym by was zostawić na tą niedzielę, co, nad czym można by było tak bardziej po duńsku, to po pierwsze dać sobie trochę więcej wolności i może też dać trochę innym więcej wolności, zastanowić się, że okej, okay, czy to ma znaczenie, a może to nie ma znaczenia, czy masz tak super posprzątane przed tym, jak goście przychodzą, a może warto na przykład się bardziej cieszyć tym, że masz gości. Czyli to takie, wiecie, to do zastanowienia się a propos tych zasad różnych, które mamy. Po drugie, cieszyć się właśnie małymi rzeczami i to, co jest takie też u Duńczyków, że bo oni być może mają trochę niższe oczekiwania od życia niż my, o tym nie rozmawialiśmy, ale jakby ten. I trzecie, słuchajcie, że nauczyć się hygge, czyli jakby a najważniejszego tego, żeby się przestawiać tak intencjonalnie i mentalnie na to, że okej, okay, teraz się cieszymy życiem i jakby faktycznie zrobić z tego coś, co jest no tu i teraz najważniejsze, że teraz jest moment, kiedy cieszę się życiem, czy też spacerem, albo tym winem, albo w ogóle tym, że jestem sobie i siedzę pod kocypkiem i mam świeczkę, albo dobra, słuchajcie, podsumować jakoś bardziej. Jeśli ktoś by miał, słuchajcie, jakieś pytania, ja wiem, że żartowaliście, że się przeprowadzacie do Danii, ale no, jeśli ktoś chciałby się, słuchajcie, czegoś bardziej dowiedzieć, czy jakby gdzieś pogłębić, to jak najbardziej jestem dostępna i w ogóle piszcie, dajcie znać. Ja w ogóle jeszcze, miałyśmy trochę moją sztukę jeszcze zareklamować, słuchajcie. Ja przychodzę teraz trochę i zajmuję się trochę bardziej sztuką, a nie designem, więc jakby ktoś miał ochotę mnie obserwować i popatrzeć, co teraz robię, to zapraszam was na mój profil. No dobra, to chyba już teraz skończę. Dziękuję wam bardzo za to, że mnie tak miło przyjęliście i w ogóle bardzo fajnie odwiedzić. No. Ja też wrzuciłam twoją stronę teraz w komentarzach, link do twojej strony, Justyna Starostka Art, czytałam Art by Justyna Starostka. Ania pisze cudnie, dwie Polki godzą Danię i Szwecję i Szwecję z Danią, no. Super live, sama się śmieje, po prostu jesteśmy hygge. Iwa jeszcze pisze, to idzie na hamak, dokładnie, idź hygować na hamaku. Fajnie z nami było. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję ci bardzo, Justyna, za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. I bardzo fajny live. Dziękuję ci bardzo. Super energia. I życzymy wam wszystkim super hygge niedzieli i jeszcze bardziej hygge całego tygodnia. I do zobaczenia w następną niedzielę. Pozdrawiamy. Buźka, papa. Machamy teraz. Cześć.